Piękna Italia, grande fenomeno, proszę Państwa. Przedostatni dzień dziennika Kamperozy. Pojutrze wracamy do domu. Wszystkich kręgosłupy już ledwo wytrzymują te materace. Wino już nie pomaga zasnąć. Kiedy to się skończy? O, ja mam tutaj... Oczywiście mam pastę do zębów na ustach, ale moja żona mi nie powie o tym. Ona nawet nie widzi takich rzeczy. To jest nasza Kamperoza. Śpimy tu. Ostatni dzień nad morzem. Tam jest morze. Pożegnanie z morzem robimy. Pa morze. I właśnie chcę powiedzieć o tym, co jest fajne w Włoszech. Kupujesz sobie tego cornetto i tak naprawdę z nadzieją, jakim chcesz, bo są takie jakby wypełniacze, zaraz pokażę. Pani to nadziewa. Pani to nadziewa tym, co sobie chcesz. Na przykład tu. My wzięliśmy na przykład ten pistacjowy. I to jest mega fajne. Nie ma czegoś takiego, że skończy się jakiś rogalik i po prostu go nie ma, bo pani może nadziać czym chcesz. Dobry. Miejscowość się nazywa Komunanza. Około 3000 mieszkańców. Pozdrawiamy Komunanzę. Piękna ceramika, dobra kawa i pizza w pizzerii naprzeciwko. Zamówiliśmy na wynos. 2,90 na przykład kosztowała margarita. Cała. A my za 6 jurków wzięliśmy tartufatę z truflą i sosem beszamelowym. A Krypson wziął Indianę taką bardziej pikantną. Oczywiście najdroższe. Tu najdroższe to tyle, co najtańsze w knajpach, gdzieś tam, gdzie byliśmy tej pory. 2,30 margarita, a w Mediolanie centrum dyszka margarita. Pizza jest po prostu dwupiętrowa. Nic nie potrzeba dwóch całych opakowań pizzy. Tam chłopaki gdzieś są wśród emerytów. Pasza już tam daje jakieś, widzę, rozmowy. Rozmówki. Co on tam gada? O Papieżu Wojtyle? Panu obczaju z daleka, że jesteśmy Polakami. Tu mamy trufle i sos beszamelowy. Oczywiście pewnie to są jakieś też pieczarki. A tutaj jest Indiana, czyli mięsko i pieczarki. Trufla. Tak? Pieczarka. Trufla, pieczarka, no i sos beszamelowy. To nie jest jakiś wykwintny. Poza tym to jest najtańsza pizza, jaką mieliśmy. A nie powiem, że jest jakaś zła. Nie, ale czuć gorszą jakość składników, tak. Ale nie jest zła, naprawdę. No taka pizza trochę jak z Polski, ale no nie wiem. Nie jest tragiczna, po prostu tutaj mam jakieś wygórowane też pewnie oczekiwania, nie? Ale na tą cenę patrząc... Idzie. Idzie. Polacy na wyjeździe. Po co chodzić naokoło? Dojechaliśmy do Umbrii, dokładnie do Perugii, stolicy regionu Umbria. Takie stare miasto mamy. Pada deszcz, pogoda nie rozpieszcza. jest jeszcze taka, że tutaj knajpy zazwyczaj zamykają się po południu i otwierają się wieczorami. Na przykład teraz jesteśmy od 17:00 w Perugii, jeszcze nie wyczaiłam, jak to się czyta. I w zasadzie nie mamy gdzie zjeść. Musimy czekać do 19:00, głównie 19:30 otwierają się restauracje. Dlatego przyszliśmy zjeść sobie cornetto i wypić kawkę. Co za pani z parasolką tu stoi przy drodze? Czy ona do czegoś zachęca? Czy ona czegoś zachęca? Do jakiegoś klubu? Czy świadczy jakieś usługi? Czy jest po prostu zimno? Zimno i do domu daleko. Ale piździ. Dobra, dotarliśmy. 1,5 godziny czekaliśmy. Szczerze chyba więcej. Chyba 2,5 godziny czekaliśmy, aż otworzył nam knajpę. Też było okropnie zimno. Mamy całe mokre spodnie. Mamy mokre bluzy. Ogólnie jesteśmy mokrzy. Zaraz nam się wykończą baterie w telefonach. No ale co, ale zjemy trufle w końcu. Nie pieczarkę. Poświęcenie. No, takie poświęcenie dla trufli i dla dobrego posiłku. Dawno czegoś takiego nie grali, ale podobno warto, więc zobaczymy, czy warto. This is the precious white, bianco pregiato. Okay. With this one, with bianco pregiato, we only do the tagliatella. Tagliatella pasta, we make a batter with fresh white truffle, we cook the pasta, and then we serve it with the fresh truffle on top at the table. Dostaliśmy takie czekadełko, czyli zwykły chlebek, oliwę i sól. Nic specjalnego. Ale też nic innego. Można sobie zamieszać. Na pewno jest lepszy. Ale chleb smaczny, no. Niż ten, który kupiliśmy. Aha. A tak ładnie wyglądał. Chleb w ogóle, który kupiliśmy, nie jest według mnie posolony. Przeczytałam, że gdzieś we Włoszech były jakieś kiedyś walki o sól, że jedno księstwo drugiemu coś tam utrudniało, nie wiem, dostarczenie soli i często ten chleb jest właśnie bez soli dlatego. Ale nie wiem, czy to nie jest jakaś taka historia bardziej, no nie wiem, trochę wymyślona. Ojej, kobieta leśniczna. Patrz, potem sobie patrzysz. Pan będzie nam tutaj... And then we add more fresh truffle on top. Czarna trufla. Ale pachnie. Wow. Grazie. Usually the tortello is stuffed with ricotta cheese and truffle. Then we have the truffle sauce, vanilla butter, almond and fresh truffle. Ej, ale ta carbonara, zobaczcie, porównajcie sobie to z wczorajszą, gdzie była rzeczywiście zważona. Nie pochodź. Tak, tam było zważone normalnie, tam było sunny side up egg, under the egg you've got the cheese and truffle sauce, beef burger. Dobra, jeszcze zrobię zdjęcie. Jak to smakuje? Mnie patrzcie unikiem. Ta trufla sama w sobie jest zimna. Makaronik jest pyszny, bez mięska. No, pyszny jest. To jest ten boczek. Tak? To jest ten boczek taki z zewnątrz. Surowe. Nie jest kolda. Dobra, ale cały czas podtrzymuję, że świeża trufla jest delikatniejsza w smaku niż jakikolwiek sos truflowy. Tak, ale to samo czytałam i to nie jest tylko twoja opinia, to jest chyba po prostu fakt. Mięso też dobrze zrobione, ale dużo bardziej intensywny był sos w carbonarze niż ten sos mój serowy do burgera. No i ciekawe, burger podany na sałacie, a chlebek spoko, nie?